Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy już... No cóż, trafiliśmy do, moi drodzy, miejsca, w którym powiedziałem wam, że jeszcze nas nie było, do którego chciałem właśnie tutaj dojść. Ale co tam się odwala w środku, to mnie zastanawia. I co ta, czemu ta kobieta w ogóle nie reaguje na to, tylko ten chyba chłopiec. To jest właśnie to miejsce tutaj, zaraz przy Air for Wine. Kurczę, cały czas mnie zastanawia, czy chcę z nią walczyć. Ona ma 23 poziomy więcej, ale możemy spróbować. My child, your home is cursed with shit. I wish I could laugh, but I cannot. Yes, that rank odor is from the devil. The devil who produced me with this prick. Oh, that smell. He dips his arrows in cow dung and never washes. Says it brings him luck. We're doomed to choke in father's shit house. The cow dung he keeps is in those crates. It has mutated into the most unholy of pungent monsters. Oh. Ja tutaj widzę, że ta świnia aż padła. A nie, ona została rzeczywiście zeszlachtowana. I co, ja to rozwalę po prostu w ten sposób. Podobno to można zabić, więc... Chyba po to są tutaj te maliny, tak? Ale... Wiesz co, spróbuję zrobić jedną rzecz. To będzie idiotyczne. To będzie najgorsze, co mogłem zrobić. Ale w ogóle... Wiesz co, jedno mnie zastanawia. Dlaczego tekstury są aż tak złe? W sensie... Czekajcie, mam nadzieję, że mi się nic tutaj nie poprzestawiało. Nie, wszystko jest na średnich. Zastanawiam się, dlaczego te tekstury dymu na przykład wyglądały aż tak paskudnie, no bo to było paskudne, no nie ma co się oszukiwać. A widzę, że całkiem nieźle to zadziałało. Spaliliśmy ten syf i okazuje się, że tego typu truciznę można przynajmniej w ten sposób... czy mogę to rozwalić? Mogę. Ja chyba nie mogę tego rozwalić łukiem, więc... czekajcie. Hop. Weźmy. Aha, jeszcze nie mogę. Teraz mogę wyekwipować. Spróbuję to podpalić. Nic to nie da. Czy może. Też nie. A więc co, na razie to po prostu wyrzucę tutaj. I zobaczymy, co potem z tym zrobimy. O, znowu muszę wyekwipować, bo widzę, że. Też nie cały smut. Zobaczcie, jak ten dym paskudnie wygląda. Coś się tutaj zepsuło chyba. Mam wrażenie, że coś się mocno zepsuło. Jeśli chodzi o kwestię tekstur i to pewnie przez aktualizację, jak to by się spodziewał. Zabrudzony list. Drogi ojcze, nasz dom został potępiony, zamieniając się w diabelską kloakę. Zastanawiam się, czy nie wrócić do twojego gospodarstwa w Fuli. Fuli, tak? Fuli chyba tak. Bo nawet woń gnoju nie wykręca nos na drugą stronę, tak jak smród, który roztacza Douglas. Nie zwę teraz swego męża inaczej jak moją małżeńską pomyłką. Przepraszam. Zobaczcie, jak to... Paskudnie wygląda, coś, ten dym tak źle nie wyglądał wcześniej, nie wiem, coś się musiało zbagować z teksturami, tak jak mówię. A niestety niewiele z tym mogę zrobić. Nie zwę teraz swego męża inaczej jak moją małżeńską pomyłką. Proszę, przyślij mi jakąś pomoc. Łuk, ocet i balie, jeśli to możliwe, z uszanowaniem propa z Mercji. Okej. Okay. Co to jest? Pewnie kolejna z tych skrzyń, czyż nie? Tak jest. No nic, no wkurza mnie to, boli mi ten dym, bo wygląda po prostu paskudnie, no bądźmy szczerzy, tak? To nawet nie jest już śmieszne, to jest po prostu... Kurczę, no, co się stało, że nagle tak źle on wygląda? No wcześniej wyglądał dużo, dużo lepiej, tak? I to mnie dziwi. Potem zaraz rozwalimy te rzeczy, tylko tak, ja bym chciał podnieść pochodnie. Tutaj przeszukamy co nieco, może coś z tego będzie. I to jest ostatnia chyba... To jest skrzyń, którą musimy wyrzucić, tak zakładam przynajmniej. I chyba się zgadza, bo ty... Bo chłopiec teraz chce z nami już porozmawiać. A Digolas, przepraszam. I've had enough. Change is in the air. Literally. Jestem ciekaw, gdzie ten chłopiec biegnie.
Zacznijmy od tego, że biegnie bardzo, bardzo powoli, tak? A, tu jest ten gość. Zobacz, rzeczywiście, ej, on tej jest zaraz obok. Czyli to chyba jeszcze nie jest koniec tej misji. Zobaczmy. Ej, wiecie co, mam pomysł chyba. Soon, my clan of Mudwaters will enlist me again in another war. Take a bath. I will one day get down, but my heroic oath will persist. It is what gives me my special powers. God told me. Czy ja mogę w niego po prostu czymś rzucić? Wie co, mam pomysł, aby rzucić w niego po prostu pochodnią. Nie? Chyba mi trochę nie wyszło. Nie wiem do końca, czy to jest prawidłowy sposób. Ale mam nadzieję. A patrzcie. Tego się nie spodziewałem. My layer of sacred warrior shit has run off. Mother, you won't believe it. Father has been cleansed. We can live without the toxic clouds we once produced. Zobaczmy na jak długo, ale... Czemu właśnie spaliłem chatę? Bo tak to wygląda. Czyli ten dym jest wszędzie. Nie wiem, czy taka krótka kąpiel by spłukała jakikolwiek smród. Ja mogę stwierdzić, że nawet długa kąpiel, dokładna, bez jakichś detergentów czy czegokolwiek, nie spłuczę smrodu aż tak dobrze, no ale to jest moja opinia. How does it feel to be clean again, Legolas? This clean feeling is strange to me. I was happy as a degenerate mudball. I never worried about these vain ventures. Your desires are not always those of your gods, your family and your, well, those you lie with. I feel I've sold my war yourself. The grime inspired my bow. My shit arrows would strike fear into my foe's nose. Well, I'm certain your arrows will still fly true. You did not lose your archer skill. Only time will tell. Be well, stranger. Zacznijmy od tego, że ta animacja powinna była się wyłączyć podczas tej rozmowy, mam takie wrażenie, ale się to nie stało. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym zauważyć, to to, że moim zdaniem, zaraz sobie rozwiniemy oczywiście naszą postać, moim zdaniem to nakładanie łajna na strzały nie jest takim głupim pomysłem. Dlaczego? Ej, to może was zdziwić. Dlaczego, Lipciu? Otóż dlatego, że łajno na strzałach mogło prowadzić do wielu, wielu nieprzyjemnych konsekwencji, na przykład do różnego rodzaju chorób. Moi drodzy, i wracamy. Jesteśmy już zaraz obok tego ostatniego, niezbadanego jeszcze punktu w Leicester Shire. Przepraszam, nie, to jest Granbridge Shire. Zaraz wam powiem parę rzeczy na temat tego, co się działo tutaj w okolicy i dlaczego jesteśmy tutaj. Po pierwsze, no powiem tak, wpadło mi coś do oka i musiałem je przemyć, więc to był pierwszy powód przerwy. Drugi był taki, że nie walczyłem z R4Wine, ale totalnie mi to nie wyszło. Potem jeszcze spróbowałem zawalczyć z tą wróżbitką, czy kimkolwiek ona była, wieszczką na mokradłach. Powiem wam, że szczerze to też nie skończyło się wcale dobrze. I w ogóle zobaczcie, jaki duży fragment tej odkryliśmy, nie wiem jakim cudem nawet. Nie wydaje mi się, żebym to jakoś specjalnie poszedł w to miejsce. Tutaj mamy drugi jakiś punkt. Nie, będziemy sobie tak chodzili po tej wschodniej Anglii na pewno. No i co tam się trafi, to też weźmiemy. I tutaj mamy jakieś właśnie to nieodkryte miejsce. A, po prostu znowu mamy grzybki. Czyli to jest drugi raz po grzybkach. Okej, okay, mamy wyzwanie. Co to jest? To jest ogień, interakcja. Okej, okay, pamiętam, że miałem obserwować jakieś znaki. Że nie wiem, który mam w tym wypadku wybrać. Jeśli tak się rozejrzę, czy jakiś się odznacza szczególnie. Niespecjalnie, dobra, zaryzykuję ten. Okej. Okay. Czekajcie, a może... Czy wysokość może tych coś oznaczyć? Czekajcie, to może drugi. A ten jako trzeci? F, skupienie. Pytanie, czy to jest na pewno to. Zaryzykuję. Chyba jednak nie. Fire is a blessing to one who has traveled far. To he who enters from the cold with frozen legs in need of food and clothing.
A, to jednak się udało. Czyli co, chodziło o to, że te tutaj jak były takie... Jak były takie właśnie te cosie, to było, trzeba było odpalić. Powiem szczerze, że ta zagadka była troszkę taka dziwna, w sensie... No nie spodziewałem się, że to będzie jej rozwiązanie, tak? Liczyłem, że ej, to musi być jakieś głębsze, no nie było. To nie jest hejt, tak? Absolutnie. Chodzi po prostu o to, że... No, to było po prostu dla mnie dziwne. O, może tak to ujmę. Dobrze, a ja pamiętam, że tutaj chyba coś mieliśmy zrobić. Tak, mieliśmy w tę stronę iść, jeśli chodzi o umiejętności, więc idziemy drogą wilka, obrażenia od silnego ataku. I cóż, moi drodzy, weźmy sobie, przywołajmy wierzchowca i jedziemy w tamtą stronę. Dobra, zaraz go przywołam jeszcze raz. Tak, żeby na niego od razu wsiąść. Chodź tutaj, koniku. Jedziemy od razu na nim do tego najbliższego punktu ze skarbem, bo to jest jedyna sensowna rzecz. Tylko dlaczego? Ej, dlaczego nie mogę skręcić? Czekajcie. Nie mogę skręcić. Serio nie mogę skręcić, ej. Okej, jakiś ostry bug się tutaj. Ej, nadal nie mogę skręcić. Czekajcie. Dobra, on się zatrzymał, zobaczmy teraz. Nie wiem, co się stało, coś się zbugowało i nie mogłem skręcić koniem. Okej, ciekawe. Pierwszy raz mi się taki bug zdarzył i uważam, że to jest co najmniej interesujące. Ale widzę, że wilki te jeszcze nas atakują. Tak. Można było w sumie ten atak odbić akurat, konkretny. Bum. I żegnam. Tak mówię, wilki o tyle, że są agresywne, to myślę, że zabijanie ich nie jest jakimś wielkim problemem, nawet dla ludzi, którzy, nie wiem, bardzo by się bruli o polowanie w grach. No jednak to są zwierzęta, przed którymi musimy się bronić, tak? I jestem osobiście zwolennikiem tego, że jeśli trzeba się bronić, to no, zwierzę czasami musi po prostu zginąć, tak? Tak samo jak czasami po prostu jest za dużo sztuk jakiegoś zwierzęcia na danym terenie, uważam, że wtedy trzeba po prostu upilnować tej populacji, żeby sztucznie czasami uratować inny gatunek. Szczególnie, że wiele z tych rzeczy jest ostatecznie winą ludzką, że dzieje się jak się dzieje, tak? Że na przykład jeden gatunek wymiera, bo tego drugiego jest za dużo. Ja mówię oczywiście głównie o nawet nie tylko o drapieżnych, bo... O gatunkach drapieżnych, bo takie rzeczy zdarzały się już wcześniej, zdarzały się w wypadku roślinożerców, na przykład... No, najbardziej popularny przykład, Australia. O, proszę bardzo, jakiś tutaj klucz jest. Nawet nie zauważyłem, że on tutaj jest, po prostu poszedłem tutaj z przypadku. Gdzie zostały wypuszczone króliki i no cóż, tak się rozprzestrzeniły, rozpleniły, że nie było na tylu zabójców predator, jak się, drapieżników, że mogły je tam zabić. I przez to one, jak dobrze pamiętam, zjadały trawę, zajmowały tereny innych zwierząt, przez co inne gatunki miały problemy z przeżyciem. Więc ja osobiście uważam, że takie rzeczy po prostu czasami trzeba robić, tak? Czasami trzeba po prostu przeprowadzić kontrolę gatunkową, jakkolwiek to dziwnie brzmi. I boję się, że ktoś to bardzo źle zinterpretuje i przeniesie to na kontekst ludzki, ale... Cóż, chociaż uważam, że też czasami ta kontrola... w kwestii ludzkiej też by się przydała, patrząc na to, że zaczyna być ludzi coraz więcej, gdzie nigdzie już powoli brakuje miejsca na to, żeby ludzie żyli po prostu na spokojnie. Na przykład to, co było w Chinach, ta kontrola, nie wiem jak to nazwać, kontrola rodzenia, birth control, nie mam pojęcia, wybaczcie, ale nie mam słowa po prostu na to. Uważam, że ona ma trochę sensu, miała trochę sensu, przepraszam, bo już teraz jej nie ma. Co jest dla mnie troszkę absurdalne wręcz. Natomiast to, co dzieje się w Polsce, też jest idiotyczne. W sensie mówię tutaj o 500+, co jest... No bądźmy szczerzy, dzietność niewiele na tym zyskała. Ostatecznie. A finanse, które zostały na to przeznaczone, były tak ogromne. I są tak ogromne, że... No, jedyny plus, jaki jest z tego dla danych partii, które wspierają 500+ dalej, to zysk polityczny na podstawie ludzi, którzy głosują, bo dostają dodatkowe pieniądze. I to jest jedyny ich argument, czyli jeden z niewielu. Dobrze, sfatygowany list. Mildred, uciekamy do Northwick, zanim ludzie
Ryueda? Ryued? Nie mam pojęcia, jak się go czyta. Albo Rued, Rueda, albo Ryueda. Nie mam pojęcia, wybaczcie. Zrównają to miejsce z ziemią. Nie zdołaliśmy zabrać wszystkiego, co było ukryte w piwnicy, więc ty przynieś resztę cennych rzeczy. Ale spiesz się, Normanowie biorą wszystko, nie oszczędzają nikogo. Z Bogiem, Edric. No, tutaj raczej ta postać nie wróci. Jakby, pamiętajmy o tym, że to jest gra komputerowa, tak? Więc ta postać prawdopodobnie nie wróci. Natomiast gdybym miał podchodzić tutaj tak do, na zasadzie, że ej, ja tutaj przyszedłem i znalazłem to wszystko, pewnie bym to zostawił, żeby sobie było. O proszę, a to nie można spalić tego siana. O, ciekawe. A, bo to jest zejście. Myślę, że trzeba siano rozwalić. Wszędzie wiecie, spalić siano i nam się odkryje w ten sposób przejście. Już po prostu przywykłem do tego jednego, do tej jednej mechaniki, a ona niekoniecznie musi zawsze być, zawsze działać, tak? Natomiast te drzwi właśnie potrzebowały pewnie klucza. Czy tutaj mogę się za to na przykład dostać? Nie. Liczę, że tam może coś będzie. No i mamy tutaj skrzynię. To tyle, jeśli chodzi o skrzynię. Ale patrzcie, jak ładnie wygląda ten nasz klucz. No ja uważam, że te 500 srebra, które na niego wydałem, nie było aż takie złe. W sensie, no, jest różnica, tak? Gdybym miał na to wydać normalny... O, sztabaniklu, nareszcie! Jak ja dawno... Znaczy dawno, w sumie nigdy chyba jeszcze nie dostałem sztabaniklu. Ona będzie nam potrzebna chyba do rozwoju, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, sprawdźmy. Czy mam rację? Tak jest, to jest pierwsza sztaba niklu. Sztaby węgla mamy 23, a sztaby niklu mamy dopiero pierwszą. Sztaby tam nawet jakieś mamy, ale tkaniny jeszcze nie mamy. Mam 1100 skóry, Jezus Maria. Chyba muszę zacząć ją troszkę wydawać. Tylko właśnie, czy ja mogę rozwinąć? Tak, w sumie wiecie co? Porozwijajmy to wszystko. Rozwijajmy to wszystko. Trochę to będzie kosztowało, ale uważam, że... Nie ma co już tak bardzo tego chomikować. No bo zobacz, to nas kosztuje 100-200, no tutaj 600 troszkę z tym prowiantem, a nadal nie mamy tkaniny, więc... tak? Tkaniny? Tkaniny. Więc wydanie tam 400 i tam 100, czy 200, czy 300 nawet to jakoś bardzo mnie nie boli, szczególnie, że zaraz i tak to nadrobimy, a tutaj dzięki temu mamy przynajmniej lepszy ekwipunek. Znacznie lepszy ekwipunek. Dobrze. Znaczy znacznie, no na pewno poziom wyżej. Natomiast no, myślę, że już wystarczy politykowania, bo troszkę się rozgadałem na ten temat, a myślę, że to nie jest najlepsze miejsce na to. O, tam jeszcze jest jakieś w ogóle, jakieś miejsce, ominąłem jakieś wydarzenie. Więc pójdźmy w te trzy miejsca, to są... Zdążymy? Kurczę, no właśnie, pytanie, czy zdążymy. Nie, powinniśmy zdążyć, bo ja przecież dużo wyciąłem, więc jakieś 10 minut pewnie. Ale bardzo mi się podoba ten kruk. Natomiast gdybym miał na niego wydać normalne pieniądze, rzeczywiste... to w życiu bym tego nie zrobił. W sensie, wiecie, jest różnica między walutą w grze, którą dostajemy za w sumie darmo. W sensie, nie są to pieniądze, które możemy przekonwertować w jakikolwiek sposób na rzeczywiste profity w rzeczywistym świecie, tak? Nie, jakby, no nie wypłacą nam tego, więc wydanie takiej waluty mnie jakoś nie boli. Jakbym miał wydać na to pieniądze normalne, żeby kupić sobie skórkę do tego kruka, no to bym tego nie zrobił, tak? No, to jest chyba dosyć logiczne. I tutaj mamy pierwsze z tych miejsc, które jest jakąś jaskinią. Okej. Okay. Ciekawe. Nawet wręcz powiedziałbym, że bardzo ciekawe. Czekajcie, pod te chyba była tak, pod te jest pochodnia. Mamy coś do zebrania, pewnie jakieś pierdoły znowu, srebro, no właśnie. Przejdźmy się i zobaczmy, co się tutaj może znajdować. Głównie sreberko. Tego srebra też dostajemy dosyć sporo. Ja w jednym miejscu, gdzieś chyba w jednych ruinach jeszcze znalazłem 70 srebra, które o tak sobie leżało po prostu gdzieś w jakiejś... nawet nie skrzynce pod wodą, w jakiejś takiej, wiecie, po prostu leżało, więc wydawanie tych 500 na to, to była pierdoła naprawdę, a dało nam to ładniejszego kruczka, który mi się podoba. Ja z niego oczywiście praktycznie nie korzystam, ale nadal. Mnie to jakoś nie zaboli po prostu finansowo i tak to zaraz nadrobimy. Jakbym, chyba że się rzeczywiście okaże, że ej, Lipku, zrobiłeś głupotę, tak? I zaraz, nie wiem, wyjdzie na to, że było mi te 500 srebra potrzebne, no to wtedy się troszkę wkurzę i będę pluł na siebie, ale to, wiecie, będę mądry po szkodzie. Natomiast póki co nie odczuwałem, o, tam jeszcze jakiś kluczyk jest, nie odczuwałem potrzeby posiadania takiej ilości srebra, no i na nic go praktycznie też nie miałem... Nie mogłem wydać z takich sensowniejszych rzeczy. Chyba, że ukowałem jakieś ulepszenie, no ale też jak widzieliście tam w tej przystani byłem na dosyć krótko. Bardzo mi się podoba teraz kolorystyka tego wszystkiego, tylko to futro troszkę jest zbyt białe w tym wszystkim, w sensie dziwnie ono odbija światło. Ale podoba mi się kolorystyka, podoba mi się zmiana tej kolorystyki. Właśnie taką, żeby... tutaj podpaliłem chyba sianko, które tam było. Wiecie, szczerze mówiąc, tutaj mało widzę.
Tam jest jakaś woda, tam jest woda, okej, okay, a jak mogę tędy przejść? Tędy nie. Tędy chyba też nie. No i zobacz, trzeba chyba zeskoczyć w takim razie. Albo, o proszę, udało mi się wskoczyć tutaj nawet jeszcze. To mnie akurat szokowało troszeczkę. A, już wiem dlaczego ta kolorystyka jest taka, bo to jest przeklęte miejsce. Tam jest cholernik. Zniszczmy go. I to powinno właśnie przerzedzić troszkę atmosferę. A bardzo mi się podobała ta kolorystyka, moim zdaniem była bardzo ładna. Czekajcie, tylko czy ja mogę tam jakoś skoczyć? A, po prostu to już było tutaj, okej. Okay. Ale, Ale tutaj widzę, że jest jakiś klucz, tylko że... Czy klucz tak naprawdę chyba tutaj nie ma. W sensie, zobaczcie, jest tutaj ewidentnie pokazany klucz. Ale podnieść go nie... Chyba, że to jest na inną okazję. Tam coś w ogóle jeszcze jest. O. Chyba, że to... Wiesz co, sprawdzę jednak, zejdę stąd. Się tutaj rozejrzę, bo coś mi nie daje spokój. Nie daje mi spokoju ten klucz. Chyba, że tutaj będzie trzeba jeszcze wrócić, ale to było dziwne bardzo. Tam cały czas ten klucz mi świeci. Tutaj mamy rudę. Której dużo tak naprawdę nie ma, ale jak tutaj już jestem, to weźmy to. Z tego jest zawsze praktycznie chyba ruda żelaza, ewentualnie z rzadka chyba opal może wypaść, ale to jest wszystko. Natomiast no spróbujmy w takim razie z tej strony podejść. Czekajcie, bo ja nic nie widzę dosłownie, więc ja sobie tą wizją tak naprawdę tutaj dużo nadrabiam. Nie, no to nas prowadzi też w to samo miejsce. Ale żeby się tam dostać, no nie ma opcji na razie. Nie wiem, czy może trzeba byłoby to wysadzić, ale... Ewidentnie nie ma tutaj możliwości takiej. Bardzo ciekawe, ale chyba niestety nic z tego. Wie co, moi drodzy, ja to zostawię w takim razie na razie. No bo... No co, no nie ma tego klucza tutaj. Chyba, że go zostawię na zewnątrz, ale to by było idiotyczne. I poza tym nie widzę tam w ogóle możliwości. Gdzie ja mam? Co ja tam mam włożyć? Jaki klucz? Jakby... No nie rozumiem po prostu, tak? Po prostu nie rozumiem. Biała rękojeść miecza... Raidera? No, ja bym to przeczytał jako Raidera. Raidera Hela. Samotna gniję w czerni, na końcu labiryntu cieni. W ręku szlachetnie zrodzonego rozplatam się bezgranicznym płomieniem. Dobra, weźmy sobie pochodnia. I zobaczmy, do czego możemy tutaj dojść. O, ciekawe, widzicie? Podoba mi się to, że jak miał pochodnie, nie złapał się dwiema rękami, tylko jedną. To było bardzo spoko. Natomiast zastanawiam się, co tam będzie dalej z tym. O, proszę. Kurde, bardzo ciekawe miejsce i myślę, że na nim chyba jednak będziemy musieli skończyć. Pójdźmy to na razie. Na nim będziemy chyba musieli skończyć na dzisiaj, bo ono jest dosyć długie, myślałem, że będzie krótsze. Ale jak najbardziej propsuję, absolutnie nie mówię, że jest złe. Tak, żeby nikt mnie tutaj źle nie odebrał. Ale... Prawie co? Trzeba chyba... Tu wziąć i... O! Przy okazji rozpaliłem to jeszcze. Dobra, poszło. Włóżmy te drzwi. O, proszę, tutaj coś jeszcze jest. No... Jak zwykle musiałem rozwalić, tak? Nie mogę otworzyć normalnie, tylko musiałem rozwalić. Czekajcie, wyjdźmy stąd na chwilkę i zobaczmy, gdzie w ogóle jesteśmy. Na mapie jakby. 200 metrów stamtąd. Zobaczmy mapę. No kawał drogi. A tam coś jeszcze nam w ogóle teraz, zobaczcie, wyskoczyło przy Grand Bridge. Jeszcze w Grand Bridge, przepraszam. Okej, ale dobra, na razie zejdźmy jeszcze. Ponieważ wydaje mi się, że nie przeszukaliśmy całości. Szczególnie, że tam coś jeszcze mi pokazuje na mapie. To nie koniec. No właśnie, szczególnie, że tutaj jeszcze coś widać. To jest tylko i wyłącznie wyjście ewentualnie. Ale co ten ptajnik? To mnie zastanawia. O co chodzi z tym ptajnikiem tam? Dobra, mamy to. I to jest wszystko. O, nie. Wychodzi na to, że coś jeszcze jest z tym kluczem, tylko kurczę co. Może się tam wrócimy jeszcze. Nie wiem, może ja się wrócę po prostu po tym odcinku, tak? Pod koniec. Ale skoro nam wyskoczył ten pytajnik i on jest dosyć blisko, bo jest tylko 200 metrów stąd, myślę, że jeszcze się do niego przeskoczymy. Kurczę, nie daje mi spokoju po prostu tamto, no. O co chodzi z tymi drzwiami? Co to ma? Do czego ma tam prowadzić, tak?
To ten klucz. O co chodzi z tym kluczem przede wszystkim? Czy ja może robię coś za szybko? Nie wiem, możliwe. O, są króliczki. To są... króliczki, czy... króliczki. Przyniosło nam trzy królicze łapki, więc od razu już je gdzieś tutaj zbiorę, jak widzę, że są. No też wiadomo, jak jesteś do misji takiej, którą trzeba wykonać, to też nie widzę jakiegoś specjalnego problemu. A, proszę bardzo, z tego królika nie dostaliśmy łapki. Czyli mnie trzeba pewnie wybić więcej niż te trzy. Dobrze, ale... a nie, to może nie był królik, tylko to może była wiewiórka. To też wtedy trzeba zabić te zwierzątka, tak? Pamiętajmy, znowu podkreślę jeszcze raz to, co podkreślałem na początku. Pamiętajmy, zobaczmy różnicę pomiędzy... co ten gość odwala? To jest jakiś gość, który potrzebował po prostu pomocy z wilkiem? I co, ja to zrobię w tej zasadzie, że po prostu go... oj. Kubaniec. Chodź tu, wilku. Wiesz w twarz i padniesz. To wtedy też odróżnijmy to, co jest w grze, tak? Jakieś polowanie w grze względem polowania w rzeczywistym życiu. Są naprawdę dwie ogromnie różne rzeczy. Ten gość tam się wybiera. On ode mnie ucieka? No chyba nie, bo go doganiam. Ale po prostu chodzi sobie. Przyspieszonym krokiem. Co to w ogóle jest? I dlaczego on tak niepewnie tutaj chodzi? A, to jest ten gość. Nie, czekajcie. Przez chwilę myślę, że to jest ten samieniec, którego zabiliśmy. A, ona może nam dać informację. Dobra, powiedz mi coś, nie coś. Jak masz za 30 srebra? O. Look here. This spot I'll mark on your map. Całkiem sporo ma tych rzeczy, które nam może sprzedać. Ups. Dobrze, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka w pamięci Discorda, dostaniecie patronem na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Myślę, że kurczę, no właśnie, gdzie by warto było zacząć? Czy tutaj, bo tutaj i tak będziemy szli. Znaczy, ja tutaj muszę skoczyć, bo muszę się dowiedzieć, co się tam stało. Ale tutaj mam jeszcze jeden punkt na północy. Nie wiem, czy to bogactwo będzie jakieś ciekawe. I to mnie najbardziej martwi. Więc cóż. Co tutaj w ogóle się dzieje? Co mamy za misję? Jeszcze zobaczmy to. Znajdź zabić członków, to wiemy. Aha, to są po prostu zadania, które mamy do zrobienia w naszej krótszej przystani, ale no, to są niektóre zadania, których nie możemy zrobić jeszcze, póki nie zrobimy innych. Dobrze, zakończę na tym. Dziękuję wam za uwagę. Będzie może troszkę krótszy odcinek. I po prostu w następnym odcinku spotkamy się... nie wiem, wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak pójdę sobie sam... ogarnę, co się znajduje tutaj, może wam nagram ewentualnie końcówkę tego, potem zrobię ewentualnie cięcie, pójdziemy tutaj, albo gdzieś to jakoś tak odbijemy i będziemy powoli zwiedzać tę wschodnią Anglię, może właśnie tak, jakoś wiecie, od góry do dołu, powoli, delikatnie, na spokojnie. Tak więc to tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, do zobaczenia już jutro i na razie.